transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był czytelny dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu tekstu. Kiedy ktoś poznaje cię z nową osobą, nie znana ci dotychczas z wyglądu, której nic nie słyszałaś, niekiedy mówi, nie tak sobie ciebie wyobrażałem. To, co sobie wyobrażamy o kimś, to obraz. To, co poznajemy, to prawda. Jest różnica między wyobrażeniem a poznaniem. Podobnie jest z naszym obrazem Boga. Dopóki Go nie poznamy, dopóki Go nie spotkamy w życiu, nie jest możliwe, abyśmy dobrze o Nim myśleli. Wpierw dużo o Nim słyszymy od innych. O Bogu mówią rodzice, rodzeństwo, znajomi, przyjaciele, książki, poznajemy Go przez doświadczenia. Mówi o Nim przyroda, filmy, sztuka. O Nim można wiele usłyszeć, ale to, co o Nim słyszymy od innych, niekoniecznie jest podobne do tego, kim On jest dla nas, kiedy Go spotkamy w życiu. Bóg daje nam konkretne miejsce na spotkanie z Nim. Oczywiście, mam na myśli też kaplicę, Eucharystię, modlitwę, ale też Słowo. Słowo, które jest naprawdę żywe, w tym znaczeniu, że ono ożywia. Ono nie jest tylko tekstem. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane, że to Słowo jest żywe. Biblia jest jednym z pierwszorzędnych miejsc objawienia Boga, czyli doświadczenia Jego obecności. To nie jest zwykła książka. Zwykłą książką jest tylko dla kogoś, kto czyta ją jedynie jako książkę. To Słowo już raz stało się ciałem. Za każdym razem, kiedy masz Słowo Pisma w dłoniach, masz szansę zajrzeć przez zasłonę kartek i zobaczyć cielesną twarz Boga. Doświadczam tego, że dla mnie Biblia jest zupełnie czymś takim jak telefon z nieba. Że wykręcam numer, na przykład rozdział 15, wiersz 24, zupełnie bym kręcił w telefonie numer, czy wystukiwał. I mam połączenie. Rozmawiam z Bogiem przez Słowo. Bóg przez Słowo rozmawia ze mną. Dla mnie jest to źródłem wielkiej satysfakcji życiowej, bo widzę, że Bóg gada ze mną. Mamy kontakt. I chociaż jestem człowiekiem grzesznym, zawodzącym i tak dalej, widzę, że on ma kontakt, ceni ze mną relacje. Fajnie, cieszę się z takiego przyjaciela, który mówi do mnie Słowem. I rozumiem to Słowo. Cieszę się z tego. W Księdze Wyjścia, w tekście, który mówi o 10 przykazaniach, czyli o 10 pierwszych SMS-ach, jakie Pan Bóg wysłał do ludzi, 20 rozdział od wiersza 2 do 5, jest powiedziane, że Bóg kazał wyciosać dłutem i młotkiem. Wyciosać Mojżeszowi dwie tablice, na których po raz pierwszy zostały spisane słowa Boga. Prototyp Biblii. Pierwsze dwie kartki. Hebrajskie słowo wyciosać, nie pomylić z nazwiskiem fresel, brzmi fesel. Dwie tablice, jakby siostry chciał się. Użyte na określenie tego wyciosania oznacza również wyobrażać. Nie obrażać Boga, tylko wyobrażać. Czyli to wyciosanie jest równoznaczne z wyobrażaniem. Czyli w tych rowkach tych liter, tych słów jest ukryta święta moc odtworzenia właściwego obrazu Boga. Więc ktoś, kto czyta, żłobi w swoim umyśle autentyczny szkic portretu Bożego. Bez obawy jakichś tam poważniejszych pomyłek. Chyba, że coś z jego mózgiem jest nie tak, to źle to odbierze. Ale zakładając przynajmniej względną europejską normę zdrowia psychicznego, to oddech powinien być właściwy. Słowa, tak,
śmiało możemy powiedzieć, że Biblia nierozłącznie kojarzy wyobrażenie Boga ze Słowem. Słowa kształtują nasze wyobrażenie o Bogu jak dłuto kamień. Na drugim miejscu nasz obraz Boga tworzą ludzie, a z nich pierwsi są ze. Już przez sam fakt obdarowania nas życiem i znowu jak dwie tablice, nie? Jak dwie tablice, ojciec i matka. Ci rodzice powinni mówić o przykazaniach. Powinni mieć słowo Boga dla człowieka. Powinni być pierwszymi tablicami w życiu dziecka. No ale sami wiecie, jak to jest z tymi naszymi rodzicami. Jedna tablica pęknięta, druga zamazana. No i dodatkowo zamiast tam 10 słów Bożych, to tam może być i 100 słów, ale ludzkich. Czasem potwornych, czasem zbyt ciepłych, czasem zbyt zimnych, ale to są ludzkie słowa. Częściej się słyszy od rodziców, a nie mówiłem ci, niż a Bóg mówi. I tu się zamazuje już wyobrażenie o Bogu. Oni, rodzice, przez wszystko, co uczynili w życiu, mieli obowiązek świadczyć o Bogu. Dzięki ich działaniu zaczynamy sobie budować, kształtować jakieś wyobrażenie o Bogu. Oni powinni być takimi dwoma tablicami kamiennymi, na których są słowa Boga skierowane do nas. Niestety, owszem, są takimi kamiennymi tablicami, ale bez słów Bożych najczęściej. Albo mają tam własne teorie na nasze życie. Teorie, które dałoby się może, które gdzieś komunikują się między romantycznym arlekinem a kuchnią wietnamską. Jeśli doznaliśmy złej miłości od nich, a wystarczy, że ona byłaby mało Boża, to już jest zła. Nawet gdy była dobra, ciepła, miła. Jeśli doznaliśmy złej miłości od nich, możemy mieć poważne kłopoty z miłością Boga i z wyobrażeniem sobie, kim jest Bóg. Z życiem, z powołaniem, z akceptacją siebie samych i tak dalej. Nawet jeśli będziemy doznawali miłości od Boga, możemy ją odrzucać. Jak byliśmy odrzucani przez Najwyższych. Możemy nawet chcieć zranić Boga, zadać Mu ból, symbolicznie mścić się za to, co uczynił nam bardzo. Na przykład ojciec czy matka. To na Boga to wszystko. Czyniłem tak nieraz, nie? Że tam Boga obwiniałem o to, co doznałem w życiu. Znam kogoś, kto został opuszczony przez ojca, a matka popełniła samobójstwo. To dziecko nie ma dobrego obrazu Boga. Ma żal do Boga, że Bóg do tego wszystkiego dopuścił. Ale to nie Bóg. Matkę doprowadził do samobójstwa, a ojca namówił do opuszczenia, tylko ci rodzice nie mieli już siły świadczyć o Bogu. Rodzice skrzywdzili obraz Boga wyobraźni tego dziecka, a nie Bóg skrzywdził to dziecko, zabierając jego rodziców. Kim był Judasz, skoro znał tak dobrze Jezusa, a przecież go zdradził? Ile w nim musiało być bólu, rozpaczy, samopotępienia, złości i pragnienia zadania bólu Bogu? Skąd się to u niego wzięło, że patrząc na Jana, który przytula się do serca Jezusa, nie mógł tego znieść? I mówi, teraz to już nie wytrzyma. On musiał tego bardzo potrzebować. Musiał tego nigdy nie otrzymać, tego położenia głowy na sercu. Musiał tak tego potrzebować i tak tego nie otrzymać, aż się mścił za to, że to zobaczył. Czy Bóg jest tym, na którego powinniśmy przerzucać naszą złość, którą zgromadziliśmy na przykład w swoim sercu z powodu nieudanej miłości rodziców? Czy Bóg jest tym, który chce nawet przyjąć cios zdrady, byleby nas tylko wyleczyć z poczucia odrzucenia i niepotrzebności życia? Patrzmy, dzisiaj na Eucharystii, zresztą każdego dnia powtarzam gest Jezusa. Biorę kawałek chleba, kawałek ciała Chrystusa, maczam winie w krwi Chrystusa i każdy z was daje.
To jest ten sam gest wieczernika. Jezus najpierw nakarmił Judasza. Kiedy najpierw siebie karmię, mam tą świadomość, że ja pierwszy jestem karmiony tą miłością Boga. Jak Judasz. Jeśli chcesz mieć udział w tym dziele ewangelizacyjnym, wesprzyj kanał. Zapraszam również na mój drugi kanał, Inspiracje.